Wow, gozaim was. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Emil Truszkowski ze strony. Jesteśmy dzisiaj w Tokio przy stacji Shinjuku i zapraszam na pierwszy noworoczny odcinek na kanale Po Japonii, który jest naszym dodatkowym kanałem, gdzie będę pokazywał wam różne ciekawostki odnośnie Japonii, spacery, na przykład fotograficzne. Dzisiaj bierzemy aparat Fuji X100 na spacer do ogrodu Shinjuku Gyoen tuż przy stacji Shinjuku. Wczoraj w Tokio mieliśmy bardzo silne opady śniegu i tyle z tego zostało. Wszystko się roztopiło już. Ciekawe, czy w ogrodzie będzie coś jeszcze. Wczoraj z powodu opadów śniegu w całym Tokio ruch kolejowy był pewnie sparaliżowany, dużo opóźnienia. A my spędziliśmy dzień w Kamakurze, też było pięknie. Pierwszy raz widziałem Kamakurę zasypaną śniegiem. Na naszym głównym kanale możecie zobaczyć odcinek. A dzisiaj zwiedzamy Tokio z perspektywy pierwszej osoby. Jest to taka nowa seria na kanale, gdzie będziemy sobie spacerować po Japonii, po Tokio, robić trochę zdjęć. Zapraszam na Instagram. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Coś takiego na kanale. O! Jaka fajna mała kotliczka. Ej, to jest świątynia poświęcona bóstwu elektryczności. Raiden Inari Jinja. O, to coś dla mnie. Bardzo mi się podoba ta ścieżka tutaj z tymi flagami. Jeszcze odrobinę śniegu zostało. Wszystko się już roztapia, bo w ciągu dnia jest dość ciepło. Teraz pewnie już jest 10 stopni. Wszystko topnieje. No, do bóstwa elektryczności to koniecznie trzeba się pomodlić. Czy ja właśnie nie trafiłem? Nie trafiłem. Jeszcze raz. Już jesteśmy w parku Shinjuku Gyoen. Jest to jeden z większych parków w Tokio. Jest to płatny park. Zobaczy tutaj dużo różnych pięknych kwiatów w zależności od sezonu. Bilet kosztuje 500 jenów. Nikt nie sprawdza? Nie, jest pani. I jesteśmy w środku. Jeszcze jest trochę śniegu. Jakaś bałwanka próbowała zrobić, ale chyba coś nie wyszło. Jeszcze wczoraj był bardzo dobry śnieg do lepienia bałwana. Ale piękny zimowy krajobraz. Rzadki widok w Tokio. Śnieg się krótko utrzymuje. Jak spadnie, to tylko na 1-2 dni i potem papa. Do zobaczenia za rok. To jest pierwszy model z tej serii Fuji X100 z niewymienialnym obiektywem 23 mm APS-C. Używany aparat kupiłem, żeby trochę się pobawić właśnie systemem Fuji. Trochę taki retro feeling. To jest model sprzed 10 lat chyba. Strasznie wolny, więc nie można porównywać tego do nowoczesnych aparatów. Ale ma swój klimat i nawet fajnie robi zdjęcia. Jak się troszkę przyzwyczai do tego, jak działa. Razem mi się podobają tutaj cienie tych drzew na śniegu. Bardzo duży jest ten park. Złożony jest z kilku stref. Tutaj są japońskie ogrody. Chodźmy tam najpierw. O, trochę ślisko, uwaga. Huhu. O, strasznie mi się poda ta alejka jeszcze z tym śniegiem, który sypie się z drzew. Bajecznie to wygląda. Spójrzcie na te listki na śniegu. Już
pozostałości po Momidzi. Ładnie wygląda na śniegu. To się podoba ujęcie. Spróbujmy zrobić. Jak sami widzicie, już wszystko topi się. Zaraz będzie Bajoro. A to jest pawilon herbaciany. Można się napić? 700 jenów za herbatę. O, dzisiaj zamknięte. Szkoda. O, inne, sugokire. To jest Kankoku, no? O, inne. Koreańska suknia. O, tu jaki piękny staw. Jeszcze z widokiem na budynek NTT Docomo. Typowy japoński ogród, nie? W Tokio dużo znajdziecie ogrodów japońskich. Mój ulubiony to będzie ogród Hamarikyu pewnie. Ciekawe jak dzisiaj wygląda. Niestety tak krótko ten śnieg się utrzymuje, że nie da rady wszystko obejść, zobaczyć. Podoba mi się, że jest taki ten pawilonik, gdzie można usiąść i odpocząć z widokiem na ogród. A w słońcu to nawet cieplutko jest. A ten śnieg się pięknie ułożył na tych krzaczkach równo przestrzyżonych. Są karpie? Są. Więc dla was nie mam. Sumimasen. Widzicie, dużo fotografów przyszło dzisiaj. Pan z ciężkim sprzętem. Może niektórzy z was się zastanawiają, Emil, po co robisz taki spacer na vlogu zamiast na streamie? W sumie tak dla siebie trochę, żeby czasem zrobić coś innego. Dawno już nie miałem okazji, że tak po prostu połazić, porobić zdjęcia. Chciałbym móc to częściej robić. To jest też taka forma urozmaicenia mojej twórczości internetowej. Żebym się sam nie nudził po prostu, czy nie wypalił. Chciałbym na tym kanale mieć takie swoje miejsce właśnie, gdzie mogę publikować różnego rodzaju odcinków w różnym stylu. Po prostu mam ochotę zrobić sobie spacer z aparatem, porobić trochę zdjęć. Chciałbym móc to wrzucić gdzieś. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dajcie znać, czy wolicie takie vlogi z komentarzem, czy bez komentarza. Możemy też spróbować całkowicie bez komentarza. Aczkolwiek z drugiej strony tego typu vlogów na YouTube jest bardzo dużo bez komentarza, więc nie wiem, czy jest potrzeba, żebym ja też robił. Tutaj jest zakaz wstępu. Jeszcze dzięki temu mamy idealnie płaski śnieg. Nikt tutaj nie popsuł. No może oprócz tych rączek tutaj świetnie odbitych. Czuję się, jakbym był gdzieś na Hokkaido. Dawno już nie słyszałem tego dźwięku. Trochę mi brakowało śniegu. Aczkolwiek nie chciałbym codziennie śniegu tutaj w Tokio. Życie byłoby utrudnione. Raz na jakiś czas jest ok. Jak widzicie, że kilku Japończyków z aparatami stoi w jakimś miejscu i celuje w tym samym kierunku, to znaczy, że musi być jakieś ciekawe ujęcie. Kopiujmy ich. Co tu mamy? Aha, budynek NTT Docomo w tle.
O, wow. Tutaj tafla stawu zamarzła. Ta cienka warstwa lodu, jeszcze się utrzymuje. No, jeszcze jest lód. Ale rzucił ścieżką. Się rozbiło o lód. I dalej śnieżkami rzucają. To jest chyba tajwański pawilon. Jakoś chyba da się wejść z łyny. Znaleźć wejście. Nie ma? Bardzo mi się podoba ta sosna tam na dole, zasypana. Pierwszy raz jestem w tym ogrodzie po opadzie śniegu. Bardzo ładnie. Trochę inny krajobraz niż normalnie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Chciałbym je robić regularnie. Będę publikował zdjęcia. Jeśli jakieś fajne będą zdjęcia, to będę publikował dla naszych patronów. Wielkie dzięki za wsparcie na Patronite. Dzięki wam możemy tworzyć więcej filmów z Japonii. I zapraszam na nasz Patronite, jeśli chcecie właśnie otrzymać dostęp do różnych zdjęć, przewodników po Japonii i innych bonusów. Jeśli macie jakieś propozycje na miejscówki w Tokio, które powinniśmy odwiedzić w następnym tygodniu, to dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.